Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj bardzo ciekawy dylemat internauty, który utracił prawo jazdy za różne przewinienia i pyta się, czy warto, aby iść na badania lekarskie i badania psychologiczne, no niestety niezbędne do odzyskania tego prawa jazdy. Sytuacja jest tutaj naprawdę wyjątkowo ciężka dla mojego widza. Za chwilę Ci przeczytam jego list i dam swój komentarz, czy warto, czy mimo wszystko nie warto odbywać badania lekarskie i psychologiczne po utracie prawa jazdy. Witam Panie Dariuszu, piszę do Pana, bo znalazłem różne wypowiedzi w sieci z Pana opiniami na temat badań lekarskich, lecz nie znalazłem nic, co pasowałoby do mojej sytuacji, w jakiej się znalazłem. No, moja mała dygresja, nakręciłem podobny film, no ale być może w natłoku tych filmów mój widz nie znalazł tego, który potrzebował. W skrócie opowiem, była taka sytuacja, że pod wpływem alkoholu prowadziłem auto bez uprawnień w zeszłym roku, połowa grudnia i w związku z tym dostałem dwie grzywny, jedną w kwocie 1000, drugą 700, prawda? Czyli 1700 na dzień dobry, do tego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata w zawieszeniu na 8 miesięcy. A końcem maja tego roku dostałem skierowanie na badania starosty. Moje pytanie brzmi, jakie mogą być konsekwencje, jeżeli bym nie poszedł na to badanie w terminie lub jeśli bym nie zrobił ich wcale. Powiąże się to z niemałymi kosztami. Z góry dziękuję za pomoc. Proszę o szybką odpowiedź. Czyli powtarzam jeszcze raz. No brzmi to bardzo groźnie, ponieważ no niestety tu 1000, tu 700, tam jakieś koszty, być może adwokaci, być może coś tam jeszcze doszło, badania też no wyjdą tam koło tysiaka, może i więcej, natomiast problem jest taki, jeżeli nie podejdziesz do tych badań, jeżeli masz podobną sytuację, ciężką finansową i jakby to powiedzieć, te badania no nie masz ochoty zrobić, to wierz mi, nie odzyskasz nigdy prawa jazdy. Papiery o tym, o tej karze, o niewykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, o skierowaniu starosty będą do końca świata w Wydziale Komunikacji i nie masz szans na odzyskanie prawka, jeżeli no, jakimś cudem do tych badań nie podejdziesz. Oczywiście możesz pozwlekać, poczekać aż ci się sytuacja finansowa troszeczkę unormuje, natomiast co musisz zrobić? Schowaj jakoś skierowania na te badania, nie wyrzuć tych skierowań, ponieważ te skierowania będą ci potrzebne jeszcze raz przy podejściu do lekarza Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i do prywatnej pracowni psychologii transportu, prywatnej lub jakiejś tam innej, ponieważ bez skierowania te instytucje nie mają Cię prawa badać. Jak zgubisz, to co musisz robić? No musisz jeszcze raz iść do Wydziału Komunikacji, wiąże się to z reguły z jakąś tam mitręgą. To skierowanie, oczywiście dostaniesz tam jakiś duplikat czy coś w tym stylu, ale nigdy to nie jest tak, że tak powiem, pstryk, pyk od ręki. Jakie może być drugie zagrożenie tej sytuacji? Bardzo często jest problem taki, że no, nie mając prawa jazdy, nie odzyskując tego prawa jazdy, przyjdzie ci pokusa, ten diabeł jakoś ci powie, żebyś wsiadł znowu do tego samochodu, czy na ten motocykl, czy na jakikolwiek inny pojazd i sobie pojeździł, prawda? No, tu było dwie winy, prawda? Alkohol i brak uprawnień. I no niestety recydywiści się zdarzają, a wierz mi, niedawno zmieniły się przepisy, jeżeli teraz Cię dorwą za jakieś takie przestępstwo związane z alkoholem i prowadzeniem pojazdu, czy prowadzeniem pojazdu bez uprawnień, no to praktycznie to jest jakiś wyrok sądowy, sądy za recydywę łupią, że tak powiem, bez litości, prawda, ile mogą to tyle do papier, prawda, no i sytuacja staje się w ogóle błędnym kółkiem, bo kolejne grzywny, kolejne badania, diabeł wie co. No i że tak powiem, no sytuacja jest po prostu wtedy tragiczna. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nawet te 3 lata no, kiedyś minie, a prawo jazdy jest do życia potrzebne. Ja sobie nie wyobrażam, że tak powiem, jazdy
czy pracy mojej bez samochodu, a uczciwie też powiem, że miałem takie grzeszki, że w swoim czasie, dawno, dawno temu, być może się mi tylko wydaje, no niestety za to kółeczko tam wsiadałem, taki troszkę inny, no wydawało mi się, że wtedy jestem urabura, no ale jakoś od pewnego czasu po prostu nawet o czymś takim nie myślę, prawda, a co dopiero mówiąc, żebym zrealizować. I tylko w jedynym przypadku opłaca Ci się coś takiego robić, czyli nie iść na badania lekarskie i psychologiczne ze skierowania od starosty, kiedy naprawdę jesteś przekonany, że tego prawa jazdy w życiu nigdy nie będziesz potrzebował. A wierz mi, być może to jest jeden promil przypadków, jeden przypadek na tysiąc, że coś takiego się może zdarzyć. Także na tym kończę. Mówi Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli Cię interesują takie filmiki, zasubskrybuj mój kanał YouTube, lekarz medycyny pracy. Oczywiście skomentuj podobny przypadek, jeżeli miałeś, jeżeli odczułeś go na swojej skórze, prawda? Jak Ty wybrnąłeś z tej sytuacji, czy się zdecydowałeś w końcu zrobić te badania, czy nie zrobić. Wierz mi, wiem, że sytuacja finansowa Twoja może być bardzo trudna, grzywny są jednakowe w całej Polsce, czyli w Polsce Wschodniej, gdzie jest relatywna bieda, że tak powiem, są takie same jak w Polsce Zachodniej. No ale, no niestety, jeżeli się narozrabiało, żabę trzeba jednak jakoś łyknąć. Także na tym kończę, bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.